Zgodnie z kartą nauczyciela, pedagog, jeżeli nie zapadła przeciwko niemu decyzja dyscyplinarna, po odbyciu wyroku może wrócić do zawodu. Moim zdaniem powinien być zakaz nauczania w szkole. To jest, z dziećmi nie powinien mieć do czynienia. Raz się skończyło, jak się skończyło, a drugi raz może być gorzej. Myślę, że nie powinien już pracować z dziećmi, aczkolwiek był naprawdę bardzo dobrym nauczycielem i byłam w szoku, jak się dowiedziałam o tej sytuacji. W ogóle nie powinien z dziećmi pracować. A może się zdarzyć, że pracować będzie. Mowa o nauczycielu ze szkoły podstawowej w Płocicznie, przeciwko któremu prowadzone było postępowanie o czyny na tle seksualnym. Prokuratura rejonowa w Wałczu postawiła Piotrowi u zarzuty. Dopuścił się on innej czynności seksualnej w stosunku do małoletniej w okresie kwiecień-czerwiec 2015 roku. Sąd rejonowy w Wałczu przychylił się do wniosku prokuratury, skazując Piotra U. na 2 lata pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata oraz zakaz zbliżania się i kontaktowania ze swoją ofiarą. Sąd nie zabronił mu jednak ani pracy z nieletnimi, ani wykonywania zawodu nauczyciela, co budzi emocje wśród lokalnej społeczności. Jak się okazuje, nie bezzasadnie. Taki przypadek miał miejsce w okolicy Złotowa, gdzie nauczyciela, dyrektora szkoły skazano w zawieszeniu, ale generalnie no, uznano, że sprawa się zatarła. Ówczesny wójt przyjął pana z powrotem do pracy, no i pomimo protestów mieszkańców, ten pan pracuje. A protesty były głośne, bo choć nauczyciel odbył wyrok i zdążył się on zatrzeć, rodzicom dzieci towarzyszyła obawa o bezpieczeństwo. Jednak rodzi się też pytanie, czy to w porządku wobec człowieka, który wyrokiem zapłacił za swoje czyny. Jest pokuta, jest odpracowanie tej pokuty i potem jest dalsze życie. I myślę, że każdy tak powinien zrobić. Zdaniem księdza Woli ukłonem w stronę lokalnej społeczności ze strony nauczyciela byłoby dobrowolne poddanie się terapii. Jednak wiele wskazuje na to, że i to nie pomoże. Jeżeli chodzi o nauczanie w szkole, to raczej droga w naszych placówkach jest dla tego nauczyciela zamknięta. Skazany się od wyroku nie odwołał. Uwag nie wniosła też prokuratura ani rodzina poszkodowanej. Wyrok wydany na Piotra U. uprawomocnił się.